Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Shorehem, to jest kolejny odcinek Valhalla. Tak, dokładnie, tak jak widzicie, i tym razem, tak jak wam zresztą mówiłem bodajże w ostatnim czy w przedostatnim odcinku, zajmiemy się zbieraniem skarbów, taka odskocznia. Ostatnio mieliśmy dwa dłuższe odcinki fabularne, więc stwierdziłem, że tym razem zajmiemy się skarbami. Najpierw wyczyścimy sobie Ledechester, tak? A później udamy się może tutaj do Venonis. Tutaj, prawda, mamy tego Zelotę? Chyba oni się Zeloci nazywali, tak? Dobrze mówię? No nie wiem, mniejsza. Tam jest on, ale liczę, że uda nam się to jakoś tak sprawnie zrobić, żeby nie alarmować, nie ściągać na siebie niepotrzebnej uwagi. Zobaczymy, zobaczymy. Póki co zajmijmy się tutaj Ledechester i okolicami. Tak. Zbieraj opal. Opal, opal jak najbardziej nam się przyda, ludzie. Głównie dlatego, że przyszedł do nas ten handlarz. W ostatnim odcinku to... Chyba w ostatnim odcinku to było. Gdzie wy, psiury, biegniecie? Przyszedł handlarz opalem i tam są różne dziwne, fajne rzeczy. Także w sumie czemu by nie skorzystać? Załóżmy sobie kaptur. Ła, bo tutaj może być różnie. No i zobaczymy, zobaczymy. Poszukamy skarbów. Z tego co widziałem, to tam mamy dwa elementy wyposażenia jakieś. Coś takiego. Okej, nie chcę. Idź sobie, nie będę z tobą rozmawiał. Tu se siądę. Nie wiem, o co ci chodzi, typie. Dobra, czyli jednak musimy troszeczkę się poskradać i tutaj popróbować to zrobić inaczej. Zobaczymy, mamy piękny zachód słońca za nami. Taka pomarańczowa łuna się z tego robi. Cudownie to wygląda. Na szczęście nasi strażnicy nie patrzą w górę. Oni są jak świnki, oni nie widzą nieba. Brawo, Adam. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Dokładnie tak to miało być. Dokładnie tak. Strzały mi tu zostawili. Patrzcie, jacy kochani. Szkoda, że mamy pełny ich zapas. Gdzieś mi tu pokazywało, że o, tam ktoś ma klucz. Byłoby miło ten klucz zdobyć, powiem wam. Bo jestem ciekaw, do czego on służy, do czego będzie prowadził, do jaki zamek otwierał. Jest tam w środku. Dobra. Myślę, że bez problemu. Tak totalnie na żywioł tu idziemy, nie planowałem w jaki sposób, czy w jakiej kolejności się zajmiemy tymi skarbami. Po prostu się nimi zajmiemy, no. Brawo, Eivor, brawo. Dokładnie o to mi chodziło, dokładnie tak, Co gwizdasz, kobieto? No, mógłbyś, proszę, wskoczyć tu? O, dziękuję. Aha, to są ci dwaj, co? Na szczęście się nie zaalarmował, znaczy nikogo nie zaalarmował poza sobą. Dobrze, spoko. Ty masz skarb, znaczy klucz. Dobra, spróbujemy go w takim razie zdjąć troszkę inaczej. Myślałem, że mogę żyrandolem. Dobra, skoro już tam stoisz, to będziemy czekać. Nie wiadomo jak długo. Pieski, mogłybyście przestać biegać? Stwierdziłem, że zostawię dzisiaj otwarte drzwi, bo psiury oczywiście nie mogły wyjść same.
jak chciałem siąść do kompa, tylko raz wchodzą, raz wychodzą, więc mówię, dobra, zostawimy otwarte drzwi, skoro i tak jestem sam w domu, no to niech im będzie. Niech im będzie. Dobra, gdzie my się mamy, możemy teraz udać? Tutaj coś jest. Chodźmy najpierw tu. Tam, dobrze. Dobrze, 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 gra. Hop, hop. Po wozach, po rybach, po wszystkim. Podoba mi się, że Eivor do walki zdejmuje kaptur. Ludzie, nie bójcie się, nie bójcie się, ja wam nic nie zrobię. Nie, nie, no, no. No, no, dobra, to teraz tutaj. Po kolei to zrobimy. Skoro mamy takie skarby, takie miejsca, tajemnice, bo to chyba się do tajemnicy zaliczało. Ale nie pamiętam, kto to, co to było tutaj. Czy myśmy się tym zajęli? Sprawdzaliśmy to już? Nie pamiętam. Chyba nie. Chyba tylko to odkryliśmy. No tutaj byliśmy z Eivorem. Czy tam z Eivorem. Nie wiem, jak to wymawiać. Co mnie... O, hello. To wygląda... Ojej. Dobra. To jest tu, to jest tam, gdzie to jest? Ja tu czegoś nie ogarniam, ludziska. Może nam... Już... Tutaj, dobrze. To wchodzimy w takim razie. Dobra, pozbierajmy sobie. Say that again. You chyba nie ma. I need eggs. Dobrze. Viper eggs. Crusty little shits won't go away. This is my land. I was here first. So, as I said, bring me viper eggs and I'll make sure they leave and never come back. Provoking snakes is not how I plan to spend my day. But that could change. A reward? Yes, I understand your meaning. Jestem ciekaw, co dostaniemy od takiej kobiety. Ile tych jaj potrzebuje? Troszkę ich mamy. Czekasz dwa jaja. Powiedz, że mam więcej. Kurde, nie mam tyle. A, najgorzej. Da nam klucz zapewne do tego, tak? Weź tu nie. Zobaczymy, ile mamy tych jaj. Może akurat to było ostatnie, którego potrzebowałem. Mam taką na szczerą nadzieję, wiecie? Bo za jajami tak średnio mam ochotę... Fuck my life. Tak średnio mam ochotę biegać za jajami. Może tu jakieś zostały, Co żmije? Co żmije? Dawaj jaja, dawać jaja. O. No i pięknie. Mamy sporo skóry, trochę jaj. Powinno nam wystarczyć. Tu były trzy, tam było jedno. Chyba, że coś jest nie tak i coś nie zadziała, albo... Albo tam nie było, nie wiem, nie pamiętam, ludziska, szczerze mówiąc. Czy ty właśnie...
I knew I would regret this. That nearly turned my insides out. Oh, I wish I could see the stir I've caused above. My reward before I choke to death. As we agreed. Well, have you nothing to say after such a... Tego się nie spodziewałem, ludziska. It blew me away. Nie spodziewałem się tego. Totalnie się tego nie spodziewałem, ludzie. Coś jeszcze? O, hello, tu jeszcze coś jest. What? Tu ktoś jest? Halo, co za tyka? Kim ty jesteś, ziomeczku? Nie wiem. Spadła strzała z góry i... umarł. Widzieliście to? Boże ludzie. Dobra, tajemnicę mamy. To teraz tu. Help! Gdzie to i co to? Przejdziemy tu, Eivor. Możesz, dziękuję. Jest bolączka każdej poprzedniej części, że ta postać się w pewnym momencie tak zacinała, jak biegła. Kurde, mogłem go złapać. Nie biegnij, 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 chłopie. Tu? No, Eivor, kurde. Boże, to jest... dramat. Nie ucieknie mi ten tatuaż. A nie, nie uciekł. Aha. Tutaj jest, zgaduję... efekt tego, co się stało na dole. Tak? Prawdopodobnie. Ale jest tu jakiś list, czytaj. Pewnie to umysł płata mi jakiś figle, ale gotów jestem przysiąc, że odgłosy dochodzące z zakrat często brzmią, jakby wydawał je człowiek. A przecież to niemożliwe, żeby ktoś tam mieszkał, prawda? A jednak, moi drodzy, a jednak ktoś tam mieszkał i puszczał zabójcze wiatry, bąki. Tak, dokładnie tak było. Chorzy ludzie, naprawdę. Dobra, Sunin. Tam jest ten pancerz, dobrze. Tu coś jest? Nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. Dobra, dopiero tam są następne skarby. Dobra, to lecimy tu. W takim razie. Jezusiczku. Tu coś jest? Dzień dobry. Kontrola ten ilości mieszkańców. Tam na dole jest ten skarb. Wejście według minimapy jest gdzieś tu. Sunin. I need your eyes, my friend. Wiem, co mi to dało. O. Hello. Kajmy so. Tam coś było. Co to było? Przeszukanie. Złoto. Srebro. Nawet lepiej. Zróbmy trochę klimatu.
Pakt ukrytych. Działalność szpiegowska. Dobiliśmy targu z cesarzem Aureliuszem. W zamian za zaprzestanie wrogich działań na północy, Rzymianie zgodzili się wycofać z wału Antonino. Cesarz Aureliusz słynie z tego, że dotrzymuje słowa, ale sami musimy dopilnować tego odwrotu. Jeden z magistrów musi osobiście nadzorować ruch wojsk i sprawdzić, czy rozkazy zostaną wykonane co do joty. Zadanie wykonane. Wszystkie oddziały wycofane. Traktat został wcielony w życie. Pięknie. W skrzyni co? Hello. To wygląda dobrze, rękawica ukrytych. Będzie pancerz wilka, tak coś czuję. Kruka, nie. Tak, kruka. Jak wyglądają? Fajnie wyglądają. Ale na razie chodźmy sobie w tym. Jak znajdziemy resztę tego pancerza, to może... Bracia i siostry, niosę wam niewesołe wieści. Wraz ze śmiercią cesarza Honoriusza legły w gruzach wszelkie nadzieje na stabilizację i równowagę w Brytanii. Pora opuścić te ziemię, przegrupować się i zwrócić naszą uwagę tam, gdzie bardziej się ona przyda. Potem, jak dekadę temu wyspę opuściły ostatnie cesarskie legiony, miejscowe klany i plemiona szybko wypełniły powstałą lukę, a wśród nich na palcach jednej ręki policzyć można te, które sprzyjają naszemu bractwu. Obawiam się, że intencje, z jakimi przybyliśmy na te ziemię, zostały przez miejscowych opacznie zrozumiane. Ale już za późno, żeby to naprawić. Wszyscy, którzy obecnie służą ukrytym, mają rozkaz opuścić Anglię. Jeśli chcecie nadal służyć naszej wielkiej sprawie, udajcie się do siedziby w kolonii. Zostaniecie tam przyjęci z otwartymi ramionami. No nieźle. Nieciekawie, nieciekawie, ale przynajmniej znaleźliśmy rękawice. Dokładnie tak. Wybaczcie, że ja tak skanuję co chwilę, ale nie chcę przegapić jakichś takich... konkretnych rzeczy, ruch. Dobrze. No, to było takie po prostu wejście. Aha, nie weszlibyśmy pewnie tam, bo się... strzelam, że nie moglibyśmy tego przesunąć. Chociaż, kto ich tam wie. Teraz tu nie podnieśliśmy czegoś. Trudno. Nikt nic nie widział. Fajnie. Czyjejś piwnicy to jest, tak? Czy mogę wejść tędy? Dzień dobry, macie jakieś ukryte przejście? Nie, nie macie? Szkoda. W takim razie musimy się posłużyć krukiem. Dobra, skarb widzę. Nie widzę wejścia. Czyżby to było takie proste? Nie. Nie o to chodziło. No co, jakoś przez katedrę pewnie się będzie wchodzić. Tak bym strzelał. Tak bym strzelał, ludziska, że jakoś przez katedrę. Okej, tylko które ondy? Górą? Może? Czy jestem w stanie to... Jest. Tutaj coś, tutaj nic. To schodzimy do podziemi. Weźmy sobie pochodnie znowu.
co w środku? Gniew Skadi. Jest kilka rodzajów łuków. Oh, nice. Aha, krótki łuk, tak? Ja po prostu z niego nawalę jak głupi. Mamy tutaj kogoś, żeby spróbować. Tutaj nie, ale na zewnątrz jest kilka osób, które by się znalazły. Całkiem przyjemne. Fajne. Pobawimy się tym troszkę. Trafisz w niego, Igor? Trafiłem. To jeszcze czuły punkt. Nice. Co to był, że mamy coś takiego? Tego jeszcze nie grali. O! I am no longer the reed among shields. Tego się nie spodziewałem, ludzie. The scourge of Swanroads, the iron throng, the lender of silver gelds. I only wish to be a freebooter. Someone who writes their own destiny. Be glad you head to Valhalla with a poem on your lips. Okay. Dobrze wiedzieć. Tam by się przydało pokonać. Ona jest tam w tej świątyni, o której wam mówiłem. Dobra, patrzymy jeszcze, czy tam coś jest sensownego. Jest tam. Wskazówki dotyczące zakonu, runa broni. Omsknął mi się paluszek, wiecie? Po co ci to było? Jeszcze ktoś? Chce się bić? Tam widzę trzech przyjemniaczków. Ja kurczaka zabiłem. Tym razem to on mi podszedł, okej? To nie był mój pomysł. Tam coś jeszcze jest. Tam jest, tam są te pijackie zawody. Dobra. Czy to się zalicza do bogactwa, czy tylko te takie duże? Wydaje mi się, że tylko te duże takie znaczniki. W takim razie lecimy tu. Nie zsynchronizowano? Oh no! To co my teraz zrobimy? Trzeba taki kawał z buta iść? Najgorzej. Dobra, ludzie, w takim razie widzimy się na miejscu. Ludziska, dotarliśmy. Ten cwaniak, bo już inaczej nie powiem. Ten dziad, który nas wcześniej pokonał. Kiedyś tam, jak tutaj byliśmy. On tu dalej jest. To jest jego miejscowa. Najbardziej mnie martwi, że ten punkt widokowy jest tam dalej. Wracajmy się tutaj.
Have a look, Sunin. Sunin, czy ty jesteś w stanie mi powiedzieć, gdzie on jest? On jest tam i wraca już tutaj powoli. Może musimy bardzo szybko skoczyć tu na górę, żeby on nas tylko nie wykrył. On czy ona, nie pamiętam. Best not to draw attention here. Właśnie. A ja bym chciał do góry, Eivor. Aha. Dobra, gdzie jest ten przyjemniaczek, ha? Dobra, musimy zejść w dół. Modli się, żeby on tutaj nie przyszedł. Skoro ma tak duży poziom. Wejść tam od tej strony. Nie patrzyłem, nie widziałem wcześniej, że tu jest taka kładka. Fajna. No dobra, gro, ja bym chciał tam przeskoczyć. On jest... O właśnie, dziękuję. Kto to jest? Zakon. Hmm? Redwalda, Redwalda. Nie... O, hello. Ojciec Redwaldy był bogatym człowiekiem. Zamordowała go we śnie. Nie dla spadku, dla czystej przyjemności. Dobra, czyli mamy... do czynienia z... kimś nie do końca normalnym. Okej. Okay. Uda mi się podkraść do nich? Halo. Z tobą chyba jeszcze nie walczyłem. Nie, z Goliatem jeszcze nie mieliśmy przyjemności. Wyrwiemy głowę? Nakrzyczał na niego. Liczyłem, że jak predator wyrwiemy mu ją z kręgosłupem. By było piękne, prowiant, a to co? Rzymski artefakt. Cudownie. Ale gdzie jest nasz punkt widokowy? Ja chcę wam wiedzieć to. Tam. Niedobrze. Cast about this land, my friend. Dobra, skoro mamy artefakt, w takim razie możemy... możemy iść... O, nice, dziękuję. Cały czas się rozglądam, gdzie jest ta... ta cholera, co tu jeździ. Bo naprawdę nie chciałbym na nią wpaść. Zwłaszcza, że widzę, że oni tutaj wszyscy mają, a przynajmniej w większości, dość wyższy poziom niż my. Zobaczymy. Może akurat się uda. Punkt widokowy tam jest. To tak średnio. Tu... to coś było, nie? To był ten pancerz? Tak, to był ten pancerz. Dobra, pal licho, i tak tam musimy wejść. I tak tam musimy wejść. O, zamknięte. Tego się nie spodziewałem. Znaczy... spodziewałem czy nie spodziewałem? No, raczej nie, ale... byśmy mieli tylko jakieś sensowne wejście tam, a nie...
Dobra, obejdźmy sobie to jeszcze raz dookoła. Sunin. Be my eyes, Sunin. Dobra, ona jest tam. Byle tylko nie przyjechała do mnie. Nic nie widzę, ludziska, żadnego wejścia. Chyba że wchodząc tu na to drzewo. Ja będę w stanie jakoś przestrzelić ten zamek tam. To też by było spoko. Jak tam niby wejść na to? Skoro on nie chce po tym. Aha, dobra, już widzę jak. Oj, Boże, Boże. Dramat, ludzie, wiecie? Dramat. No debil. No nie powiem inaczej, naprawdę. Teraz pewnie ona mnie dopatrzy. A nie, na szczęście nie. Czytaj. Atelwardzie, do Kreuzset powtarzam po raz ostatni, zasłoń okna na tyłach. Każdy przechodzący baran może zajrzeć do środka i zobaczy nasz sprzęt, nasze towary i te cholerne słabe belki podpierające drzwi. Zajmij się tym. Pojechała? Czyli my możemy lecieć. Wpadliśmy na to i bez listu. Ale dobrze, że go tam ktoś zostawił. Dzień dobry. No. Pawąż chrafna. Pokażcie. Na tym jest chyba jakiś kruk czy coś, nie? Więc pewnie znowu będzie tak średnio. Aha. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ładne. Lekka tarcza. A, wracamy do naszego kościogryza. Dobra, teraz szybko tam. Zanim ona tu wróci. Mhm. Gdzie to jest? Tam. To po co ja się tu spinam, jak to jest tam? Hm? Nie wiem. Albo jakby to powiedział klasyk, nie wiem, lecz się domyślam. Ja się nawet nie domyślam, niestety. Synchronizujemy. W ogóle tak mi się podoba, jak świeci sobie słonko, albo jak zachodzi to słońce, to tutaj jest tak przepięknie w tej Anglii. No powiedzcie, zobaczcie na to i sami ocencie.
Naprawdę. Przecudownie to zrobili. Graficy odwalili kawał, naprawdę kawał dobrej roboty w tej grze. Dobra, teraz Sunin. Gdzie tu jest coś? Tu jest skarb, tam jest runa, znaczy runa, umiejętność. Tam jest jakiś artefakt. Ale gdzie jest? Czy tu nie było jeszcze jednego pancerza? Chyba nie, no to wychodzi. Sztaba węgla. Pięknie. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Jestem z nas dumny. Let's see you, old friend. Strasznie mi się podoba, jak są takie pseudo zagadki i to wszystko tutaj. Dobra, mamy umiejkę. Umiejętność, nie, zdolność. Nice, w końcu mamy jakąś zdolność walki wręcz nową. Co nadaje? Przeszycie harpunem. Co to jest takie przyspieszone? Dobra, nieważne. Bierzemy. Każda nowa umiejętność jest na wagę złota, moi drodzy. Naprawdę. Dobra, wychodzimy na górę. Idziemy zobaczyć jeszcze... No, ej... Aha, okej. Okay. No można i tak. Idziemy jeszcze zobaczyć w takim razie. Tu było jeszcze jedno wejście, nie? Od strony wody. Dobra. Miałem mówić, oby jej tu nie było. Boże, jak mi noga ścierpła. O co chodzi? Dobra, wychodzi na to, że tylko to jedno miejsce nam tu zostało jeszcze do sprawdzenia. Tu ktoś był, czy na górze ktoś? Tu był. Hello. No i co? Chyba jednak nie tu. Chociaż według... radaru i według wszystkiego właśnie tu. Dobra, weźmy sobie w takim razie pochodnie. Może ja czegoś nie widzę po prostu. Może tak być. Ha. Oczywiście. Mapa skarbu. Skarbu będziemy mieli w ekwipunku, prawda? Projekt to są elementy do zbierania. Mapa ukrytych skarbów. Fajnie.
Tego żeśmy też nie zrobili. Będzie trzeba te skarby kiedyś pozbierać, wiecie? Czytaj. Notatka poszukiwacza skarbów. Muszę przerwać poszukiwania. Tu nie ma żadnego skarbu. Zbadałem tę grotę 5 do 5. To, co było w niej ukryte, musiało zostać już dawno wyniesione. Jestem tego pewien. Może jeszcze tu wrócę, by ogarnąć to miejsce po raz drugi świeżym okiem. Ale wątpię, że to coś zmieni. W sensie, że tu? Coś jest? Nie. No, nie wiem. No. Dziękuję. Dobra, ludzie, zapisujemy gierę. Ogarnijmy mapę. Coś tu jeszcze? Nie. Tu no, pomiędzy, ale to już trudno. Dobra. Skoro zapisałem, to spróbujmy się z nim zmierzyć, no. To nie ona. What do you see? Właśnie, ona jest tam. No lecimy tam. Dobra, pełne zdrowie się przyda. O Jezus, jakie to ma jaką to ma tarczę mocną. Że ja nawet nie mam podejścia w takim razie. Ojej, ale widzicie to? Nie one-shotuje nas. Ojej. Nie mam strzału. Fuck! Niedobrze. Zwykłe ataki możemy parować. Możemy próbować je parować. O, tych trzeba unikać. Za wszelką cenę. O właśnie. No, niedobrze, niedobrze. O no, 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 prowiant, 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 mój drogi. Zwykły. Aj. No, 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 no. Atak ogłuszający. Giniesz, mój drogi, zaraz. O, no, 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 to ty miałeś zginąć, nie ja. O jebaniutki, tego, no, tego się nie spodziewałem. Ale jesteśmy w stanie to zrobić i to tak z przysłowiowym palcem w... No. Czytaj ostatni zapis.
Bez problemu, ludzie. Ja myślałem, że to będzie taki, wiecie, proelo, kuźwa, nie ma podejścia, dopóki nie masz tego poziomu, a tu się okazuje, że to po prostu jest wyzwanie i tyle. Dosięć. Tylko lepiej będziemy mieli, jeżeli zostawimy sobie troszkę chociaż strzał. Oj. No, no nie tak to miało. Ale aj. O nie, o nie. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Nie mamy już prowiantu. O nie, o nie. Dobra. Kurde. Ale spoko, jesteśmy w stanie to zrobić. Nie mam strzał. To już nie jest dobre. O, jeszcze jedno rzucił. Nie, nie zrobimy tego. Chociaż. O nie, dobra, zły guzik i po nas. O, tym przykrym aspektem, jakby momentem tym wszystkim, ludziska, kończymy ten odcinek. Trudno, nie udało się, spróbujemy następnym razem. Ważne, że wyczyściliśmy skarby Ledechester, wyczyściliśmy skarby... jak się to miejsce nazywa? Venonis. O, może oprócz tego jednego mojego cuda tutaj. Tak, daliśmy radę, ludziska. Jestem z nas dumny. No i co? Jeżeli materiał wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić. Łapka w górę, komentarz, słupek. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I co? I co? I do zobaczenia kolejnym razem, ludziska. Trzymajcie się. Hej, hej.